W ramach projektu InnoSpiny Via Carpatia wraz z naukowcami z Politechniki Lubelskiej pracujemy nad światłowodowym źródłem promieniowania ASE pracującym w zakresie 2 mikrometrów. Źródło ASE, czyli emisja Amplified Spontaneous Emission, czyli to jest taka emisja spontaniczna, którą mamy w diodach LED świecących, prawda, czy też na początku w laserach, to jeszcze nie jest źródło laserowe, które jest wzmacniane we włóknie światłowodowym. Czyli taką emisję można we włóknie aktywnym wzmocnić, co pozwoli na uzyskanie większych mocy wyjściowych rzędu kilkudziesięciu i więcej miliwatów. Takie źródło będzie składało się z wytworzonych u nas w laboratorium specjalnych konstrukcji światłowodów. Ten światłowód został opracowany w ramach projektów NCN Opus. Realizujemy w tej chwili 2 projekty. Z tych projektów zostanie wybrana jedna konstrukcja charakteryzująca się szerokopasmową emisją, którą możemy zastosować do tego źródła. Następnie będzie złożony cały układ optoelektroniczny. Finalnym efektem będzie demonstrator takiego źródła o unikalnych cechach. W szczególności chodzi o pasmo emisji, które będzie dużo szersze niż te dostępne komercyjnie źródła. Zakres prac będzie obejmował analizę właściwości światłowodu, opracowanie układu i finalnie badanie wytworzonego źródła ASE. Takie źródło można zastosować w metrologii optycznej, w detekcji gazów, czy też spektroskopii optycznej. Współpraca w ramach Via Carpatii bardzo korzystnie wpłynęła na nasz zespół z Politechniki Lubelskiej. Ta współpraca się zacieśnia, otwiera nowe możliwości, moim zdaniem również na inne projekty. No i oczywiście bez finansowania to urządzenie by nie powstało, jednak to finansowanie jest niezbędne, w szczególności w technologii, w naukach technicznych, od konstrukcji wytworzenia światłowodu po elementy elektroniczne, optoelektroniczne, sensorowe, to na to wszystko jest potrzebne finansowanie, no, które tutaj właśnie zdobyliśmy w ramach projektu InnoSpin Via Carpatia.